Biblijne teksty opowiadające o zmartwychwstaniu Chrystusa wypełnione są szczególną dynamiką odwiedzin, bo wiadomości roznosiły niewiasty, apostołowie, wreszcie tłum, a te odwiedziny były z jednej strony radosnym przekazaniem wiadomości, on żyje, ale z drugiej strony echem odzywały się najrozmaitsze wątpliwości, czy to jest możliwe, że zabity żyje. W naszych obyczajach liturgicznych te biblijne obrazy znajdują dosyć szczegółowe powtórzenia i możemy w liturgii Kościoła przeżyć tę dynamikę, równocześnie te wszystkie wątpliwości, bo przychodzimy jako żywi ludzie z własnym doświadczeniem życiowym i stawiamy Panu Bogu pytanie, czy to jest możliwe, żeby przezwyciężyć grzech, żeby opanować słabość, żeby pogodzić się z sąsiadem. Życzę wszystkim widzom i wszystkim, którzy dotrą do tego obrazu, ażeby nasze życzenia, spotkania powtórzyły się dokładnie tak, jak tamte biblijne. Nie bójmy się wątpliwości, ale na końcu powtórzmy, on żyje.